Dzień dobry, dziewiarki i dziewiarze. Usiadłam tutaj przed kamerą dzisiaj, by opowiedzieć Wam, jak zrobić szal Tripiti. Chodzi o szal, który ma bogatą już historię, powiedziałabym, w internecie jest znany jako tadzianina z najwyższego szczytu Krety. Tak, to on. To on, włóczka Amulet, włóczka Silk. Znaczy ja użyłam Moheru Lux Color oraz jeden mały motek 25-gramowy cekinów. To mogą być dowolne cekiny. Ważne, by w dzianinie pokazał się błysk. To jest najważniejsze. Druty numer 4,5. Ale zanim przejdziemy do wzoru, to powiem, skąd się wziął pomysł na szal. Jak zwykle to u mnie jest wielki przypadek. W inspiracji można, taki impuls do inspiracji może nastąpić również poprzez kontakty od Was. Jedna z dziewiarek poprosiła, to jest ta gazeta, stała się inspiracją do powstania tego szala. Chodzi tutaj o model numer 12. Tym wzorem jest wykonany ten z grubej włóczki sweterek. I tutaj mam próbkę, również z grubej włóczki. Ta próbka się tak pięknie układała, że postanowiłam wykorzystać właśnie układ tego wzoru, by zrobić szal. Szali nigdy dosyć. Można mieć w wielu kolorach na każdy dzień roku. Troszkę to jest inaczej niż czapką, bo czapkę też można mieć, ale na każdy dzień tygodnia. Nosimy ją zimą, jesienią, taką zimną wiosną. A szal przyda się zawsze, we wszystkich warunkach, jakie w życiu się wydarzają. Za impuls do powstania tego szala bardzo dziękuję dziewiarce, która poprosiła, by prześwietlić ten wzór. Wzór nie ma schematu, nie jest trudny. Ja go nazwałam, to jest mini, to jest samurajski mini miecz, taki mieczyk samurajski. I dokonałam zmian we wzorze, używając go do dziergania szala. No, a ja Wam pokażę tutaj, podczas tego programu, dokładnie ten wzór ażuru. No to jest, głównie tutaj mamy prawe oczka, bawimy się jerseyem prawym, ściegiem francuskim, rzędem ażuru. To on nam tak tnie tę dzianinę raz w prawo, raz w lewo i zobaczcie, jak to się pięknie układa. Jak malując oczkami, można kierować dzianinę raz w jedną stronę, później mamy drugą stronę, później mamy trzecią stronę. I tak lecimy z tematem. I teraz zobaczcie, w szalu, szal składa się z pięciu motywów. Tutaj aż tego tak spektakularnie nie widać, no, trzeba by go mocno było rozszerzyć, ponieważ głównie widzimy tutaj ażur, te dziurki widzimy. Widzimy również błysk cekinów. To właśnie po to włożyłam te cekiny, by rozświetliły dzianinę i też zestawy kolorystyczne, jakie Wam pokazujemy w czerwieniach, w rudościach, niebieskości. Głównie bazą tego szala jest amulet. 100% wełna merino, dostępna na cewce, dostępna pozornie w niewielu kolorach, ale zobaczcie, jak wiele rzeczy można wydziergać z amuletu i Wam to regularnie pokazujemy, jak wykorzystywać amulet do różnych dzianin i tutaj właśnie amulet gra pierwsze skrzypce, dołożony do niego został Moher Lux Color, no i cekiny. Teraz lecimy do schematu, jak ten schemat, wzór musi być podzielny przez 12 plus 1 plus 2 oczka brzegowe. To jest założenie. Tutaj jest akurat tyle oczek, ile powinnam mieć, by pokazać Wam, jak wzór się układa. Zobaczcie, jeżeli mamy cztery żeberka ściegu francuskiego, i tutaj mamy też cztery żeberka. I to jest znak, że jeżeli te cztery żeberka wystąpiły i zmieniły pozycję, to znaczy, że w tym momencie musimy dokonać zmiany kolejności, czyli teraz
Tutaj będzie ściek francuski, a tutaj będzie jersey prawy. Lecimy z tematem. Ja jeszcze tutaj sobie chwilkę zajrzę do wzoru. Oczko brzegowe to jest pierwsze oczko. Następnie mamy jedno przeciągnięcie, czyli jedno oczko ściągam, drugie przerabiam i przeciągam przez oczko zdjęte. Teraz mamy 5 oczek lewych. 2, 3, 4. 5 oczek lewych. Tutaj mamy narzut. Teraz mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 oczek prawych i jedno oczko brzegowe. Odwracamy robótkę. W rzędach powrotnych wszystkie oczka przerabiamy jako oczka lewe. Jest to wzór bardzo łatwy do zapamiętania, do wykorzystania w różnych dzieninach. Ja w FAMie widziałam czapkę wykonaną tym wzorem. Nie pamiętam z jakiej włóczki. Włóczka była niebieska. To zapamiętałam, że to właśnie, ale czapa była świetna do wykorzystania właśnie również w czapkach wzór, nie tylko w szalikach. Tę operację powtarzamy tyle razy, ile razy chcemy mieć ten ściek francuski, to żeberko ściegu francuskiego. Tutaj w tym wypadku jest to 4 razy, czyli musimy mieć 8 rzędów roboczych. Przeciągnięcie pojedyncze wykonałam, następnie wykonuję 5 oczek lewych, 2, 3, 4, 5, 1 narzut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 prawych i 1 brzegowe. Celowo używam drutów skarpetkowych do zrobienia próbki, na potrzeby filmu, żeby żyłka zbyt nie przeszkadzała. Teraz mamy same oczka lewe. Ściągam oczko brzegowe i przerabiam oczka lewe. Jedziemy z tematem, przerabiamy te oczka. Ten wzór oczywiście można przerabiać na okrągło. Tutaj jest na płasko, w szalu jest na płasko, ale to nic nie stoi na przeszkodzie. Przerobić go sobie w czapce, na przykład na okrągło. Mamy 2 żeberka ściegu francuskiego. Oczko brzegowe, jedno przeciągnięcie. Jedno zdejmuję, następne przerabiam i przeciągam przez oczko zdjęte. 5 oczek lewych. 1, 2, 3, 4, 5, 1 narzut. 6 oczek prawych. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oczko brzegowe. Odwracam robótkę, wszystkie oczka na lewo, oczka brzegowe zdejmuję. Przerabiam do końca rzędu, tutaj mam narzut, oczywiście na lewo go przerabiam. Jest to włóczka R od firmy Lang Jans, na drutach numer 4,5 w tym momencie robię. Polecam włóczkę R. Akurat w tym momencie ma rabat bardzo, bardzo kuszący. Mamy 3 żeberka Francuza, więc teraz ostatnie żeberko powstaje. Przeciągnięcie pojedyncze. 5 oczek lewych. 1, 2, 3, 4, 5. Widzicie, jak tutaj przesuwam się z tym ściegiem ażurowym. Narzut i 6 oczek prawych. Lecimy do końca. Oczko ostatnie przerabiam na prawo. Teraz mamy wszystkie oczka na lewo. Brzegowe ściągam. Jedziemy do końca rzędu. Na tej grubej włóczce ten ścieg wygląda bardzo plastycznie. Do końca, do końca. I mamy tak, mamy 4,
cztery żeberka ściegu francuskiego, czyli mamy 8 rzędów tutaj wykonanych tego skosu w tę stronę. I teraz zgodnie z wzorem z gazety następuje taka oto zmiana, że Francuz się przenosi tu, a tu będziemy miały jersey i ażur będzie szedł teraz w tę stronę. Teraz szedł w tę, a teraz pójdzie w tę stronę. Więc lecimy z tematem. Oczko brzegowe. Jedno oczko prawe, 5 oczek prawych, raz, 2, 3, 4, 5. Widzimy tutaj, że tutaj jest oczko narzutu, było w tamtym rzędzie, a wiemy, że teraz musimy się skierować w tę stronę, więc teraz robimy narzut i po tym narzucie robimy 5 oczek lewych, raz, 2, 3, 4, 5. No ale jeżeli gdzieś dołożyłyśmy oczko, a dołożyłyśmy tutaj, to gdzieś musimy zamknąć, więc zamykamy tutaj na końcu schematu jako dwa oczka razem na prawo i jedno oczko brzegowe. Odwracamy robótkę. Wszystkie oczka na lewo, a brzegowe przekładamy. Wszystkie do końca, tak. Dwanaście plus jeden musi być podzielne, plus dwa oczka brzegowe, pamiętajcie. Odwracam. Powstaje mi tu pierwsze żeberko, widzicie? Jeszcze dołożę, żeby było widać. Jedno oczko prawe, 5 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4, 5. Jeden narzut, 5 oczek lewych. Raz, 2, 3, 4, 5, dwa oczka razem na prawo, bo jak dołożyłyśmy oczko, to trzeba gdzieś to oczko zabrać, czyli zamknąć, czyli przerobić razem. Zobaczcie, jak tutaj się przybywa tej robótki bardzo szybko, to dzięki drutom numer 4,5 i tej włóczce, która jest gruba i puszysta. R nadaje się na sukienki. Kto lubi dziergać, to pamiętajcie, że R jest fajną pozycją do wydziergania sukienki. Wszystkie oczka na lewo. Odwracamy robótkę. To jest operacja, którą powtarzamy tyle razy, ile byśmy chciały. Tu mamy dwa rzędy, dwa żeberka francuskie, więc tutaj wiemy, że musimy tak, jedno brzegowe, jedno prawe, 5 prawych, raz, 2, 3, 4, 5. Jeden narzut, 5 oczek lewych, raz, 2, 3, 4, 5 i zamykamy. Czyli dwa oczka razem na prawo i jedno ostatnie oczko na prawo. Odwracamy robótkę, wszystkie oczka lewe. Raz, tutaj lecimy. Przerabiamy. Oczywiście rząd powrotny ja robię bardzo szybko, żeby Was nie zanudzać takim, bo tu nic nie przybywa. Nic się nie zmienia, o tak. Nic się nie zmienia. Wzór, opis wykonania szala będzie dostępny na naszej stronie. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. To też na panie, które lubią opaski, zobaczcie. Takie w tej grubości byłaby fajna opaska. Opaska, szal, ten układa się raz w prawo, raz w lewo. I to będzie ostatni rząd, który Wam pokazuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj było jedno prawe, 5 prawych, jeden narzut, 5 lewych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dwa oczka razem na prawo. I ostatnie oczko brzegowe na prawo. I tak oto wygląda powtórzenie wzoru, dokładnie według gazety. I zobaczcie, oto w gazecie wygląda tak. I moja próbka wygląda w ten sposób. Podobna grubość tutaj tych włóczek prawdopodobnie była, dlatego one tak podobnie do siebie wyglądają. Według mnie wzór jest wystarczająco prosty dla osób początkujących, które nie boją się, że sobie zrobią narzut, czyli będzie trochę ściegu ażurowego. Jest
ściek gładki prawy, jest ściek francuski, jest tutaj zamykanie, nam tworzy takie piękną linię. Linię raz w prawo, raz w lewo to się po ukosie idzie. A jeżeli tak Wam się to spodobało, to zobaczcie, korzystając z tego wzoru, to już jest zupełnie inna włóczka i też jest inny efekt tej dzianiny. Ona jest bardzo lejąca. Jest lejąca, to amulet czyni, że dzianina jest bardzo lejąca, a dodanie do niej puszystego moheru, to może być ten moher lux, który ja wykorzystałam, ale to może być każda inna włóczka z włosem. I dodane do tego cekiny, które stworzą nam trochę błysku, trochę rozświetlają te takie ciemne kolory. Przygotowaliśmy dla Was zestawy kolorystyczne, tylko pokażę przykłady tych zestawów. Zobaczcie, wykorzystując kolor czerwony, czerwony amulet jest bazą, dobieramy do niego moher lux kolor w numerze 63 i cekiny. Pailettes, to jest amulet czerwony, jest jeden amulet czerwony, on ma numer 145-66 i to jest komplet w czerwieniach. Dla Was właśnie tutaj przygotowana jest ten zestaw. To wygląda w ten sposób, z czerwienią. Jeżeli ktoś pragnie rudości, czyli lubi kolor rudy, to do rudego również mamy Moher Lux kolor w numerze 59 i do tego takie cekiny można użyć. Czyli ze złotem, do rudego kolor złoty. Jeżeli chciałybyśmy mieć w tym numerze, w którym ja zrobiłam mój szal, to jest numer 190A59, to amulet jest tą bazą, to do niego pięknie pasuje Moher Lux Color numer 97 i cekiny, które ja bym dorzuciła tutaj, takie cekiny. Taki zrobiła zestaw, tu jest akurat użyta włóczka Melodia, ale wśród włóczek z cekinami jest bardzo duży wybór na naszej stronie. Tutaj na przykład Pailettes w numerze koloru, już Wam mówię, 88 od Langa, również pięknie pasuje. Można użyć, jeszcze Wam powiem, na przykład koloru, to jest rabat 20% na te włóczki. I tutaj zobaczcie, jak wyglądałoby w takim zestawieniu, gdzie używamy Silk Moheru 30995, turkusowego amuletu i cekinów od Langa. Cekiny, tak zwane Pailettes, przoduje dwóch producentów w tych włóczkach. To jest Langiars oraz Lanagatto. Tu jest w turkusach zestawienie, ale tych zestawień, to jeszcze Wam pokażę mój drugi segregator. Zestawienia kolorystyczne bardzo lubimy tworzyć i już Wam tutaj to przedstawiam. Tu jest w niebieskościach i w szarościach grafitowy amulet, czarne cekiny i do tego tutaj może być szara jakaś włóczka. Ale my tutaj przygotowaliśmy taki właśnie w różnych kolorach. I to jest Silk Moher od Lanegatto numer 30996. I teraz przypominam przy okazji tych zestawów, że do 17 października tego bieżącego roku, czyli 2024, proponujemy rabat 20% na amulet, na Silk Moher Print, na Moher Lux i Moher Lux Color również i na Pailettes. Na takie włóczki proponujemy ten rabat. Z tych włóczek można sobie stworzyć, no, według nas, bardzo interesujące zestawy dla pań, które kochają kolor granatowy. Zobaczcie, zobaczcie, tak wygląda zestawienie w granacie. Granat, ale tutaj mamy dodany fiolet. Dla pań lubiących kolor niebieski, zobaczcie, tutaj jest tak. I tutaj można na przykład dołożyć niebieskie cekiny. Tak oto wygląda.
A co zrobić z szarością? Mamy szare pajlety, szary amulet. Do niego dołóżmy taki kolor 30996. To również stworzy nam interesujący zestaw na szal. Bazą jest amulet i to on niech będzie tym przewodnikiem, do którego dodamy pasujący mohair, grubszą alpakę, jaką mamy na przykład w domu, w zapasach i błysk cekinów. I może powstać szal Tripiti. Piękna nazwa, podróżnicza nazwa i szal z przygodami, szal dziergany w wielu miejscach, do ostatniej nitki moheru, prany w warunkach również podróżniczych, czyli trudnych, czyli nie było go gdzie rozłożyć i zwijany w pośpiechu, by zwierzęta okoliczne nie testowały jego miękkości. Więc z przygodami zachęcam Was do wydziergania tego szala. Jak widzicie, wzór nie jest trudny. Lubię proste wzory. Wzory, w którym poza prostotą wzoru najważniejsza jest włóczka. I to o tym zawsze Wam mówimy, że włóczka to baza, a później dokładamy do tego fajny wzór, na fajnych drutach dziergane, najpóźniej noszone z radością i uśmiechem. Do tego Was zapraszam i dziękuję za uwagę. Pa, pa!